Pamiętacie Państwo, druk 406 został zdjęty z porządku obrad na wniosek grupy radnej. Druk 407 to jest też wniosek grupy radnej, pan Krzysztof Paciak, proszę. Nie będę referował tego druku, bo tu będę chciał złożyć wniosek formalny o odrzucenie tego projektu uchwały. Zaraz wytłumaczę dlaczego. To ten projekt uchwały miał służyć takiemu przypomnieniu Radzie Miasta o potrzeby zastosowania zapisów statutu miasta do statutu dzielnic po to, żebyśmy mogli korzystać z inicjatywy. Inicjatywy uchwałodawczej na Radzie Miasta Krakowa, ale z tego co się dowiedziałem, prawdopodobnie na jesieni już zostanie kompleksowo znowelizowany statut miast, statut dzielnicy i w związku z tym chyba w tym momencie podejmowanie tej uchwały nie ma większego sensu. Jedną rzecz, która blokowała tą kompleksową nowelizację statutu dzielnicy, pragnął prosić zmiany statutu miasta, bo Rada Miasta tam miała problemy z uzyskaniem zgody premiera na zmianę statutu miasta odnośnie funkcjonowania dzielnic, ale z tego co słyszałem, ten problem, że prawdopodobnie w Radach Miasta uzyskał zgodę, więc będzie mogła bez zgody Rada Miasta. Tak, to sprawa będzie formalna odrzucenie tego projektu. A ewentualnie będzie wyrzucić. Ponieważ chciałem uzupełnić to, co powiedział kolega, no to, ale ponieważ wniosek formalny, to nie ma. Szanowni Państwo, głos za wnioskiem formalnym o odrzucenie projektu uchwały. Mnóstwo było przeciw. Głosujemy odrzucenie tego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za odrzuceniem tego projektu uchwały? I nie opuszczamy go. Niczego nie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze chciałbym. Nie, 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 nie,